Witajcie ponownie, z tej strony Kantal, pora na Afterbirth na ślepo po raz 80. Dzisiaj z racji tego, że jest to co 10 odcinek, który uważam za mega specjalny, to chciałbym wykonać kolejny challenge. Tym razem, żeby odblokować runę o nazwie Berkano. Czyli challenge o nazwie Purist. Rozpocznijmy go, bo nie mogę się doczekać, jest strasznie trudny, bo na samym początku nie dostaję żadnego przedmiotu startowego, a co gorsze, nie ma tutaj treasure roomów. To będzie niesamowicie irytujące, ale spróbujemy sobie to troszeczkę przerolować. Ciekaw jestem, czy można tutaj wylosować Curse of the Labyrinth w XXL, bo jeżeli tak, to byłoby mega dobrze. Ale coś się to nie zapowiada. Curse of the Lost, Basement. Może, żeby sobie nie utrudniać, wezmę po prostu zwykły Basement. A co mi tam? I tak moje początkowe obrażenia są tragiczne, bo tylko 3,5. No ale Izaak sobie musi radzić na samym początku przecież ze wszystkim, jak się ma świeżą rozgrywkę. Więc i ja też nie mogę za bardzo narzekać. Kompletnie nic nie dostanę dzisiaj, czy jak? Ciekaw jestem, czy jeżeli bym wykorzystał tą bombę tutaj, to będzie tam coś dobrego dla mnie, ale pewnie nie, więc spróbujmy sobie ogarnąć tego Dingla, który debil będzie do mnie strzelać tymi swoimi kretyństwami, będzie przyzywać te małe gnojki. Ciekaw jestem, no właśnie, będzie na mnie szarżować, jednak. Dobra, gin hamie. Dobrze, dobrze, że mam tą bombę na samym początku, bo jak mam Dingla, muszę to zrobić, bo nie chciałbym, żeby on mnie gdzieś tutaj zranił przypadkiem. To jest strasznie irytujący gnojek. No gin frajerze, o, żeszcie. Ale dobra. Zaraz będzie po kłopocie. Jej! Oj, żarełko dla psa. Pięknie. 4 serduszka. W zasadzie wydaje mi się, że warto by było jeszcze ogarnąć resztę pokojów. A co mi tam? Może będzie coś dobrego po drodze? Chociaż ciężko się spodziewać jakiejś dobroci, skoro na samym początku jest tak hardkorowo. No ach. Co za pokój. Ewentualnie jak będą jakiekolwiek klucze do skrzynek, to będę się bardzo cieszyć. No bo wiadomo, skoro nie ma treasure roomów, to do niczego innego te klucze mi się nie przydadzą. Chyba że do otwierania sklepów. O właśnie, dziękuję za kluczyk. Sklep jak najbardziej, ale jak będę mieć monety jakiekolwiek, a nie teraz tak na bidoka. No i co mamy tutaj? Ma. Nic dobrego, ale też nic specjalnie trudnego, więc nie muszę się kompletnie martwić. Te gnojki dość szybko zginą, muchy również. Chorywe muchy. No, hopoczki, hopoczki. Kilka uderzeń tutaj, kilka uderzeń tam. Oszcie! I będzie po wszystkim. No, jestem jakiś dzisiaj totalnie przewrażliwiony, ale trudno. Ostatni gnojek tutaj. No, gdzie jesteś? No, się będzie kryć. Dobra, jest. Kolejna moneta, bardzo się cieszę. Tutaj mam sklep, ale nie warto do niego z taką ilością monet wchodzić. Jeszcze mam Pride. O Boże, nie spodziewałem się. Ale ciekaw jestem, czy skoro on tutaj tyle tych bomb ma, czy zniszczy mi coś w kamieniach, co mi da dobrego. Albo ewentualnie dostanę jakiś przedmiot, jak go zabiję. No zobaczymy. Kolego, mógłbyś naprawdę się postarać, co? Proszę cię bardzo, skoro już walczymy ze sobą. O, karciocha. Emperor, mach. Nic dobrego. Nic dobrego, ale może przynajmniej szybciej będę mógł sobie przejść do kolejnego bossa. A co mi tam? Lećmy zatem. Trochę ciężko, muszę przyznać. No ale nie będę się przejmować. Cellar 2. No, jakbym miał bombę, to bym sobie to zabrał, ale skoro nie mam, to niestety nic nie osiągnę. No, hopoczki, tutaj zapraszam was, jednego z drugim. O, dzięki! I dzięki za monetę. Zaraz powinno być po wszystkim na tym poziomie. Po tym pokoju chciałbym sobie przejść na walkę z bossem, bo zależy mi na tym, żeby mieć kolejny przedmiot. Ciekaw jestem, co to będzie. Na razie, skoro nie mam bomb, to i tak nie ma sensu zastanawiać się nad tym, gdzie są jakiekolwiek treasure roomy, a w sklepie, no cóż, w sklepie za taką kasę to jest totalnie słabo, więc nie chcę tego robić. Proszę bardzo i kolejny kluczyk. Dobra, idziemy. Little Horn,
No nie jest tak źle, nie jest tak trudno, bardzo się z tego cieszę. Tak myślałem, że on może być teraz, bo to jest taki drugi łatwiejszy boss. W miarę łatwy. No, Hornie. Mógłbyś tutaj uderzyć jakąś bombą, to ja bym ją do ciebie podbił i by było po kłopocie. A nie tymi kulami czarnymi, z czegokolwiek to jest. Ale spoko. I tak bardzo dobrze idzie, bo on ma strasznie mało punktów zdrowia, więc się nie muszę martwić. No, jeszcze tylko chwileczkę, przestań, naprawdę. Trolujesz mnie czy co? Aj! No i szansa na pokój szatana spadła. Ze 100% do 1. Boże, nie wierzę. No trudno. Pogodzę się z tym. Ty masz za karę gnojku i Tears and Shoot Speed Up, cudownie. To mi się przyda, a dzięki temu będę mógł o wiele szybciej zabijać wszystkich przeciwników po drodze. Cieszę się niezmiernie. Szkoda tylko, że niestety nie pójdę teraz do szatana. Ale może to i dobrze, skoro mam tylko 4 czerwone serca. To jest i tak mało, żeby iść po jakikolwiek deal. No chyba, że byłoby to Evil Up, to by było cudownie, ale prawdopodobnie nie. Jej, kolejne serce, jakby co? I zastanawiam się zatem, czy jeszcze coś tu będzie na mnie czekać, skoro żadnej bomby do tej pory nie dostałem. Do sklepu mógłbym iść, albo bombę wykorzystać tutaj, na serce i kluczyk. Chociaż, no, kluczyk się przyda bardziej niż bomba. Jej, jeszcze jeden pokój gdzieś tam majaczy w oddali, ale w nim prawdopodobnie... No nie wierzę, bez bomby nie zrobię nic. W zasadzie zależy mi na tym, żeby otworzyć tą skrzynkę. Idę do sklepu. Jest bomba, dziękuję. Wiem, że to trochę chamstwo, że wykorzystałem cały swój hajs, ale nie zrobię nic innego, szkoda. Ewentualnie liczę na to, że tutaj w środku... Ohohoho, będzie Smallrock, dziękuję. I kolejna bomba. Ale dobrze, ale dobrze. Smallrock to jest to. Zatem... Dziękuję za kolejną monetę, dziękuję za kluczyk. Mimo tego, że to trochę marnotrawstwo z mojej strony, to i tak wydaje mi się, że wyszedłem na tym bardzo dobrze. Szkoda tylko, że niestety nie mogę zabrać sobie żadnego dodatkowego przedmiotu, bo nie mam tyle hajsu. Ale to nic. Naprawdę, Smallrock będzie mega pomocne. Tym bardziej, że dzięki temu mam 5,19 obrażeń. Więc idealnie, idealnie. Lećmy dalej. Po 7 minutach kolejny poziom. Dobrze. Katakumby, jej. A w nich same gówna. Pająków nienawidzę. Więc płaczko, nie dawaj mi pająków. Idź z nimi sobie gdzie chcesz. Do piekła. Do szatana. No, o, właśnie tak. Ciekaw jestem, czy tutaj będą... Nie będą dwie złote skrzynie, więc nie ma sensu kolejny raz. I tutaj mamy chłopaków, co przywołują, ale nie zdążą. Bo ja się spieszę dzisiaj. Chciałbym tego purista zrobić jak najszybciej się da. Mimo tego, że jak widzicie, wszystkie pokoje odwiedzam. Zależy mi jednak na tym, żeby to zrobić w miarę szybko, ale odwiedzam te pokoje, bo potrzebuję przedmiotów. Przecież tak... Kompletnie bez niczego nie mogę iść. No i zatem taki Smallrock mnie bardzo cieszy, skoro się już udało. O, karciocha. Magician, o, idealnie na bossa. To odszukajmy go zatem i pójdę powalczę. Fajnie, fajnie, taka... Wow, kolorowa historia. Z tęczą. No i niestety znowu przez tego małego gnojka spadła mi szansa na pokój szatana, ale nie martwię się. W zasadzie te Devil Deale to musiałbym mieć strasznie dużo serc, żeby je ogarnąć. No a teraz to się coś nie zapowiada. I bateryjkę. No przedmiot aktywny. Ale jak ja dostanę przedmiot aktywny, jak tutaj nic nie ma dobrego? Ty, Diglu. Hop, hop. Hop. Jej! Jakby co, to mam jeszcze serduszko tutaj, bardzo dobrze. I zobaczmy!
Stain, stary. Ginie od mojego Magicina. W miarę szybko, bardzo mi się to podoba. Ajajajajajaj. Ależ się znowu wpakowałem w tą kupę durną. No gdzie ty jesteś? Fajnie, fajnie, magiczne ataki. Bardzo szybko się do niego zbliżają. Tylko że szkoda, że takie małe obrażenia, bo on ma mega dużo punktów zdrowia. Ale spoko, omijam sobie te wszystkie kulki i nie muszę się martwić. No już prawie koniec. Jest! Dziękuję! Ohoho! Luck up! Dziękuję! To się naprawdę bardzo, bardzo przyda. No i skoro mam tutaj jeszcze to, powinienem sobie zatem odszukać sklepik i nabrać jeszcze monet. Bo może się okazać, że wyjdzie naprawdę bardzo zgrabnie to połączenie, skoro mam jeszcze więcej szczęścia. Przydałoby się również bombę dostać gdzieś, ale nie wiem, czy będzie takie miejsce na to. Ach, dlaczego on mnie skrzywdził? 7 kluczy, mega dużo. Jak na trzeci poziom. Proszę bardzo, i tutaj ty? Chciałem bombę, nie kluczy, jeszcze na samym środku, tak chamsko. W zasadzie to są już wszystkie pokoje. Zaryzykuję, bo liczę na to, że w tym pokoju walki będzie jakikolwiek hajs. Przynajmniej jedna moneta. O nie. Safety cap. No ale trudno, chociaż trinket. Chłopaki, gotujcie się na swoją śmierć. Dlaczego one mają tyle punktów zdrowia? Strasznie dużo jakoś. No, i ostatni. Jej! I jeszcze ty, i jeszcze ty, i jeszcze ty. O, ale dzikus. Dobrze. I jeszcze ktoś? Nie. Szkoda. Nie ma hajsu, nie ma bomby, nie opłaca się wbijać do sklepu. No bo co, za trójkę coś A, w sumie zobaczmy. Może za trójkę coś będzie? Jest bomba. Wow. O, jest hajs. Ha. Ha. No nieźle. Tylko pytanie, co ja powinienem zrobić, skoro mam tylko 9 monet. No nic. Te klucze i tak się nie przydadzą w takiej ilości. No niestety. Tylko pytanie teraz, gdzie by odnaleźć ten secret room? Zaryzykujmy, może tutaj. Jest! Idealnie! Udało się! A w nim? Dwie kolejne bomby. O Boże! Nie wierzę, co ja robię? Tak zepsuć! Nie ma tam niebieskiego serduszka, więc nie zabiorę go ze sobą. Ale mam dwie bomby więcej. To już jest coś. Można dalej szukać. Och! Ależ będzie totalna irytacja, jak mi się to nie uda. Trudno. Nie mogę się tak przejmować, to tylko gra. Mogę zacząć ile razy mi się tylko podoba. Zatem Izaaku, pakujmy się do kolejnego poziomu. Proszę bardzo, Caves 2. Puste, dziękuję, szybciej przejdę. O, nie, 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 z takimi koleżkami to ja nie będę dyskutować. Całe szczęście, że te skoczki jakoś tak mega blisko do mnie się nie chciały przytulić. Bardzo dobrze. I... O nie, o nie, o nie, o nie. Takich pokojów nie lubię, bo te duże muchy mnie mega irytują. Zabiję sobie jeszcze tą. O, dzięki za pół serca, jakby co na później. Ale na razie jeszcze zajmijmy się tym gównem. Wow! Reakcja łańcuchowa. Bardzo się cieszę. Wszystko szybko ginie. Yeah! I jeszcze te małe gnojki tam wypadają z nich, więc trzeba ich się pozbyć i można swobodnie lecieć dalej. Jej! Jeszcze... A, jeszcze ty. Ja, karciocha? The stars! Dobra, spróbujmy. O kurcze! No takich pokojów to ja się nie spodziewałem. No okej. Okay. Jest! Udało się. A, jeszcze tą muchę muszę zniszczyć, tak? Super. Po prostu totalna porażka.
tak mnie przeniosło totalnie bez sensu, bo i tak tym nic nie osiągnąłem, niestety. No ale całe szczęście, że te ataki mam trochę mocniejsze i ranią bardziej przeciwników napotkanych na drodze. Zobaczmy tutaj. Hi, Priestess. O nie. To jest tak nieprzydatne w tym momencie dla mnie, niestety. Trudno. Maluszki, bo ja tutaj mam pokój zamknięty na dwoje drzwi, chcę zobaczyć, co w nim jest. O, pięknie, 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 pięknie! Warto było. I co to za pilsy są? Tears down, aj! Niefajnie, ale cóż. Teraz już będę wiedzieć, które pilsy to są. Tears down. High Priestess sobie zostawię na walkę z bossem. Bo na razie i tak się nie opłaca nigdzie tego odpalać. No i zobaczmy. O, jeszcze tutaj jest. Jeszcze tutaj jest Ferajna Digli. Trochę mnie irytuje ich zachowanie i ilość, ale cóż. Skoro pakuję się do każdego pokoju, to muszę zniszczyć wszystko, co spotkam. I dzięki za kluczyk. Najście... Głupi kościeju! Durnie, ach! Trudno. Skoro mam bomby, to garnę sobie jeszcze tutaj. O! What makes you small? Jeszcze tutaj. Niestety, nic nie ma, trudno. Aj! Ale będę mniejszy. Gorzej będą mieli mnie utrafić. Szkoda tylko, że te serduszka tak mi uciekają, niestety. Ale trudno. Ajajajajajaj, nie wierzę, co ja zrobiłem. Co się ze mną dzieje? Mega mały stan skupienia jakiś mam dzisiaj. Totalnie rozkojarzony. No nie, naprawdę? Znowu mnie ten durny Digiel uderzył, aj. Trudno. Pora wbić do sklepu, a w nim... A, Gridek. Jejku. Dobra, Hyper jesteś stary, bo nie mam siły do ciebie. Dawaj serce, dawaj Steam Sale. Bardzo dobrze. Jakby co na później. Ależ to jest wszystko tak totalnie irytujące. Na co mi ten Steam Sale jak na razie i tak? Nic dobrego w tych sklepach nie było, no. Głupie nietoperze, przynajmniej one szybko giną. No, a jeszcze ty... No, 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 bez takiego plucia mi tutaj. Proszę bardzo. O! No widzisz, na co ci było tak wrzeszczeć? No, mam teraz ten Steam Sale tak na boku szyi. Kolejny piercy, próbujemy. Health down, Boże, nie! Nienawidzę tej gry! Jaki wyrywny skurwiel, no! Pięknie. Skoro i tak mam health down... Dobra, bez różnicy. 2,5 serca powinienem sobie poradzić. Gordy! Słaby przeciwnik, ale skoro mam moje bomby, to może warto by ich było użyć, co? Okej. Trzeba mega uważać, bo on pluje tak mocno dość. Dużą ilością kul. Dobra, Gordy. Gin, kolego. Ale nie mogę doprowadzić do tego, że tutaj będzie koniec wszystkiego. No i jeszcze jedna bomba. Proszę bardzo. Jest, koniec, idealnie. O tak, speed and range up. Serduszko jest. No, teraz to sobie strzelę przez cały pokój prawie. Ale nic mi to kompletnie nie pomogło, bo tak naprawdę chciałbym jakikolwiek przedmiot, który mi pozwoli na mocniejsze ataki.
No i mam Curse of the Labyrinth. Wow, będą dwie walki z bossami. No dobrze, może będzie szansa na jakikolwiek ogarnięty przedmiot. Niech to szlak z tymi przeciwnikami. Nie wierzę. Głupie skoczki. Totalnie irytujące gnojki. Dawać mi moje serce. Tears down znowu? Co za gówno? W ogóle, jak można dostawać takie negatywne badziewia? Dlaczego to nie chce zginąć? No, w końcu. Jedno. Drugie. Trzecie. Czwarte. No, czwarte. Dzięki za serce. Jezu, dałem ten Tears Down. Nie. Co się ze mną dzisiaj dzieje? Bad trip, no oczywiście. Totalnie pechowa rozgrywka. Przecież mi się to w ogóle nie uda, nie ma kompletnie szans. Jeszcze gisze, czarne digle, w ogóle wszystko bez sensu. No ale cóż, 80. odcinek specjalny, ja się nie mogę poddać. Lećmy zatem dalej. I tutaj, o nie, Hollow. Kolego, tylko bez takich proszę cię, no, no nie wierzę, naprawdę, półtora serca zostało. Ja bym się przestał tak durnie poruszać, tak zjadaj sobie te kupy, zjadaj kretynie. Dziękuję, po wszystkim. Na co mi ta bateryjka, co? Muszczki, muszczki, muszczki! Ciekawe z jakich zwierząt. Jej! O, dzięki! Kościej, ale się jest wybuchowy dzisiaj, taki czarny. Tutaj twoi kumple irytujący! O, nie spodziewałem się, że oni strzelają tak do tyłu. Kompletnie zapomniałem o czymś takim. No nie. No nie! Serduszko, proszę, żeby wypadło z niego serduszko. O, nie wierzę. O, nie wierzę, moi drodzy. Totalna masakra. Purist mnie pokonało w 80. odcinku, ale będę chciał spróbować tego jeszcze raz, bo ja się nie poddaję, jak wiecie. Zatem dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, w którym próbuję. Na razie. Cześć.